Hej, hej, witam Was, moi kochani, w odcineczku specjalnym W46, W47, odcineczek dla wspierających. Miał być, moi drodzy, miał być standardowo co niedzielę odcinek dla wspierających, ale w tym tygodniu robimy wyjątek. Wspierający się muszą pocieszyć tylko odcinkiem z W50, bo dzisiaj jest wspaniały odcinek, w którym realizujemy dziecięce marzenia, także musi być odcinkiem otwartym. Na samym początku dziękujemy Janek Woźnicki, zwany chyba Jan Wozem, to chyba ty Jan Woz, dzięki, Kazik, Sven, Mateusz i Hokej, czy resztę już podziękowaliśmy. Trzymamy się na tej ledwo 120 górce. Gdzie te czasy, gdzie było ponad 150 i mówiłem, spróbujmy 200 wbić, teraz będzie żebranie o setkę niedługo. No nic, to się skasujemy. O, ktoś dołączył. Benzin. Kto to jest Benzin? Zobaczmy, czy to do... O, dobry gracz. Ma pupila, ma salkę, no to welcome Benzin. Benzin, czy jak ci tam zwał. No i dobra, no to co, moi kochani? O, Książę Północy. Książę Północy, chyba się nadziałeś na swój dzień, co? Książę Północy, chyba się nadziałeś na swój dzień. A ty masz 18 salkę, chłopie, ja zawsze cię pokazuję jako wzór. Peta ma większego, tylko się tu skraszowało. No, Książę Północy, damy ci, no jeden dzień to nie jest jeszcze tragedia, ale dwa dni to już jest dramat. Dwa dni to już jest dramat, moi drodzy. Haps, 330, zapraszamy. 2D off, no niestety. Nie ma tak letko. My musimy, ja nie będę już pozwalał, żeby doszła taka sytuacja, w której nagle się robi 3-4 osoby z 3 dniami off. Od razu reaguje, nie ma czasu, trzeba szukać następnych takich, którzy potrafią raz dziennie wejść, uderzyć hydrę, uderzyć portal gildyjny. Takie zawodniki, że ma tam 15 salkę i wchodzi co 3 dni, to mnie nie są potrzebne, naprawdę. Już wolę gildię rozwiązać, nie? To już wolę gildię rozwiązać, niż takie coś trzymać. Wrzucie epicki przedmiot do toalety. Na ten plakat czekaliśmy i dlatego nie mamy żadnego epika. I dlatego nie mamy żadnego epika, bo na ten plakat czekaliśmy. Mamy, moi drodzy, mamy wspaniały epiczek. Tak zwana rezerwa taktyczna, Hubs. I on sobie wraca z powrotem na wojownika. Tylko ta nasza rezerwa taktyczna się troszeczkę już teraz wykruszyła. Jeszcze mamy tu jedną rezerwę taktyczną i to jest tyle z naszych rezerw taktycznych. Więc mamy jeszcze jedną rezerwę taktyczną do wrzucenia. Bo na wieszaku nie mamy już żadnego epika i chodzimy bez butów, jak jakieś sieroty po socjalizmie. No nieważne, ważne, że zrobiliśmy sobie plakacik. Moi kochani, żeby nie było. Dzisiaj, tak jak mówiłem, jest dzień wyjątkowy, wyjątkowy odcinek, w którym spełniamy dziecięce marzenia. Napisał do mnie wzruszający list Krzysztof. Krzysztof nie Jerzyna, nie ze Szczecina. Krzysztof, fan kebabskiego jedzenia. Krzysztof, który bez kebaba tygodnia nie przeżyje. Krzysiu, pozdrawiamy cię serdecznie. Napisał Krzysiu, że jego córka Natalka. Cześć Natalio, mam nadzieję, że oglądasz. Krzysiek pewnie cię zaciągnął pod komputer, także witaj Natalio. Więc napisał Krzysztof, że jego córka Natalia. Cześć Natalio, jeszcze raz. Powiedziała, ale czemu ten pan nie zdejmie maski? Specjalnie dla ciebie realizuję twoje marzenia. Moi kochani, tylko u mnie na kanale realizujemy dziecięce marzenia. Natalio, specjalnie dla ciebie zdejmuję maskę i tak oto wygląda łysy zakolak ze szramą na czole, ale za to z pięknym, słodkim uśmieszkiem. I ten uśmieszek jest specjalnie dla ciebie, Natalio. Pozdrawiamy cię wszyscy serdecznie. Specjalnie dla ciebie zostajemy jak na razie bez maski, robiąc sobie różne inne rzeczy, a tutaj jesteśmy bez maski, tak jak widać. Idziemy sobie bez maski pograć w kości. Może nam coś siądzie, może Natalko specjalnie dla ciebie też coś zrobimy jeszcze bez maski. Także moi kochani, odcinek, w którym realizujemy dziecięce marzenia. Pozdrawiamy Krzysztofa, pozdrawiamy jeszcze raz Natalię. Natalio, twój ojciec darzy cię tak ogromną miłością, że napisał właśnie do mnie taką sprawę. No muszę ci powiedzieć, że musicie naprawdę bardzo, bardzo kochać, więc należy się tatusiowi dać pięknego, soczystego buziaka w policzek. I mamusi też, żeby jej nie było smutno, tylko tatusiowi większego, nie? Tatusiowi większego, mamusi troszkę mniejszego, żeby wiesz, no to w sumie tatuś napisał, nie? Mamusia nic do tego nie miała, więc tatusiowi dużego buziaka, a mamusi troszkę mniejszego, ale też dużego, żeby się cieszyła, no bo mamusia też jest ważna przecież. A jak tata idzie do pracy, to mamusia już jest najważniejsza. 13 milionów, 3 grzybki.
No kurczę, tak bez maski, 14 milionów, 15 milionów, ej, ja będę codziennie teraz bez maski kręcił kołem. To jest nowa taktyka, kręcić kołem bez maski do kotła za 2 miliony, jasne, że tak, do kotła za 2 miliony, 1 100 000 i nic tutaj nie daje ciekawego, ten przedmiot. No to sorry Gregory, ale ile pieniędzy dostaliśmy, skład 240 milionów mamy, skąd my mamy dzisiaj tyle pieniędzy, już wam mówię, weszło trochę warty. Ale mieliśmy też trochę broni. 1 000 000 i sam złom. Nie, dziękuję. Mieliśmy trochę broni. Pamiętacie, wczorajszy plecak to było pół broni, pół pasów. Więc poszły te bronie. Włącznie z tą bronią. Zachmęciłem ileś tam broni w trakcie karczmy. I nazbierało się 240 baniek. No to jest szok. To jest szok, moi drodzy. Jak można tyle pieniędzy nazbierać? Natalko, jeżeli oglądasz, tak wygląda zakolak bez maski. Wiesz? Tak wygląda zakolak bez maski specjalnie dla. Specjalnie dla ciebie, no. Tatuś napisał, tatuś poprosił, jeszcze raz tam buziaka tatusiowi sprzedaj. Niech się cieszy, że ma kochaną córeczkę. Tatuś dla ciebie jest kochany, ty bądź kochana dla tatusia. Widzicie, moi kochani, da się. Realizować dziecięce marzenia. Da się realizować. I to nie kosztuje dużo nerwów. Niczego to nie kosztuje. Pety też możemy bez maski zrobić, ale Natalko, ja ci też chcę podziękować, bo za to, że dzięki temu, że zdjąłem maskę, to zarobiliśmy tyle pieniędzy z koła, że ja będę codziennie bez maski kręcił, bo widzę, gra chyba podchodzi do tego tak, widzi, że mam tak beznadziejne staty jak na swój level. Albo nie wiem co, coś mam beznadziejne. Że stwierdziła, że mi sypnie goldem, żebym się podbudował, bo jak ktoś ma dobre staty, to mu nie daje, nie? Bo wychodzi z założenia, no to jak on już tyle wszystkiego ma, to po co mu więcej, nie? A my żeśmy zdjęli maskę i dzięki temu dostaliśmy dużo złota. Czy my to przegramy naprawdę? Dobra, już się denerwowałem. Już się martwiłem, że my to naprawdę przegramy, ale wygraliśmy. Dobra, chodźmy tutaj. Jazz. To nie jazz, to łupiesz. Były też takie dowcipy. Także zapraszamy do gildii, moi kochani. Zapraszam. O, wygraliśmy ziemią na tym. Ogniem na ziemię. To ciekawe. Zakolak versus katka, kitka, czy jak tam. A, i Natalko, jeszcze jedna ważna rzecz. No ja niestety nie jestem w stanie tego kolała, bo słyszałem też tatuś mówił, że tego 5-0 dzisiaj w petach zrobiłem. A nie, to mrok, to chyba z wczoraj. A nie, to dalej na ziemię, to z dzisiaj. Ale chyba jedna walka była z wczoraj. Chyba nie zrobiłem 5-0, tylko 4-1 chyba. To jakiś w ogóle nam się jakiś pokrzyżowany człowiek trafił. Nie, no 5-0 w petach dzisiaj. Na 46. Jak? Także Natalko, moja droga, mój wierny widzu, dziecięcy, o tego, ja wiem, że ci to oko nie podoba, no ale ja mu nie wydłubię tych oczu. Nic mu nie zrobię, nie? Nic mu nie zrobię. I chciałbym cię tutaj sprostować też. To nie jest ponik, znaczy pony, kucyk pony. To jest kucyk pony, się nazywa ponik. I to jest prawdziwy kucyk pony. To jest podróba, bo ma jakiś tam dziwny róg. To jest kucyk pony. To jest kucyk pony. No dobra, co nam tu pozostało? Pocztę żeśmy przelecieli jak dziki. Tu żeśmy wszystko przelecieli. Moi kochani, najgorsza rzecz teraz przed nami i to taka, wiecie, ile rozmontowań nam brakuje? Ja nic dzisiaj nie rozmontowałem? Jak to? Jak to nic nie rozmontowałem? Coś chyba rozmontowałem z tego koła, czy... Dobra, mam jakiś pierścionek do rozmontowania. Ej, ja poważnie nic nie rozmontowałem dzisiaj? Ale tak poważnie? Pierwszy item dopiero rozmontowałem? No, to jest też kwestia tej awki, że leciały same bronie i nic nawet do rozmontowania nie miałem. To fajne to. Dobra, wiedźma chce bronie, których ja już nie mam, nie? No nie mam. Dobra, co tu wiedźma ma? Odporność na ogień, szansa na błyskawice. Dobra, tu jest ważna rzecz, moi drodzy. Dzieją się teraz losy. Losy ziemi się teraz zmieniają. To są właśnie buty za 4 banie na ulepszoną jakość przedmiotu. Są buty, których potrzebujemy, bo mamy 17, 17 i gdzieś tu jest 16 i tu 16, 18. Więc to jest nasze złote. Tu jest nasze PD.
Więc potrzebujemy butów idealnie na ulepszoną jakość przedmiotu. To jest nasz zestaw do, tak zwany zestaw wieszakowy. Te buciki nam tu jak znalazł pasują. Teraz wystarczy znaleźć 4PD na któryś z tych itemów i w pozostałą dziurę można wtedy wsadzić kolejny item z ulepszoną jakością przedmiotu. Kolejna fantastyczna rzecz, która nam się dzisiaj trafiła, moi kochani, to jest czapka na 4PD. No i nauczony doświadczeniem, że ostatnio się źle zachowałem i sprzedałem ten naszyjnik na 4PD, a później mnie gra ukarała, to zostawię na razie tą czapkę na 4PD, bo może mi wypadnie gold na pasek tu lub tu. Bo wystarczy mi teraz takie 17 golda, nawet nie 17, bo tu mam 17, 18, więc to już jest 35, więc wystarczy mi zwykła 15, 15 golda na czapkę. Nie na czapkę, tylko tu lub tu 15 golda. Wtedy wrzucamy 4PD na czapkę i jeden z tych slotów możemy wymienić. Także trzymamy na razie tą czapkę. Wypadł mi też beryl. 498, no 450 mam na słabych itemach. W sumie ten item nie jest słaby, ten 450, dobra, dajmy mu tam 500, niech mo. No i oczyścił nam się też plecak przy okazji, dzięki sprzedaży broni. No jutro jakby były pasy, to w ogóle byłby sztos, bo byśmy się wspaniale oczyścili. Co nam zostało dzisiaj? O, jeszcze dużo nam zostało, jeszcze hydra nam została, trzy głowa, go. No hydra bijemy bez maski, też się nic nie stanie. Też się nic nie stanie, jak hydry nie zbijemy bez maski. To jest za 500, 2600, 2700, tu sobie coś klikniemy. Tym mailem, który się zajmiemy jutro, dzisiaj jest piękny dzień realizowania dziecięcych marzeń, jakieś zajmowanie się ludźmi, którzy spamili serwer, a teraz nie mają z kim grać. I się żalo. Więc to temat sobie zostawimy na jutro. I wrócimy do różnych innych tematów, ale to tak mówię, dzisiaj jest piękny odcinek, którym pozdrawiamy jeszcze raz Natalię. Masz jeszcze raz tatusiowi buziaka sprzedać, jakbyś chciała, to chętnie. Tatuś przyjmie buziaka od córeczki. Za dobę Akademia 19, w porządku. Tu wymieniliśmy sobie zawodnika, tak, kolejnego. No, Książę Północy, zbliża się twój kres. Ma te 30 leveli niżej niż następny, ale on się trzyma. On ma peta 370, salkę 18 i dopóki jest aktywny, to ja go nie wyrzucę, nie? Bo ja szanuję ludzi aktywnych. Szanuję ludzi aktywnych, którzy mają parametry, tak? Czyli i peta, i salkę. No, ja szanuję takich ludzi. Więc takich ludzi nie wyrzucamy. No i co nam zostało? Solo portal, portal gildii recykling, czy znajdziesz nieco awanturniczości? No dobra, Natalko, specjalnie dla ciebie. Wujek Maciek wali portal gildii bez maski. Okej. 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 I specjalnie dla ciebie, Natalko, żeby nie było, że gildię osłabiam, a sam do cwaniak jestem. Specjalnie dla ciebie, Natalko, również. Specjalnie dla ciebie. Bez maski bijemy portal solo. Także dzisiaj jest wesoły odcinek, moi kochani. Realizujemy dziecięce marzenia. Co mnie to kosztuje jeden dzień straty w portalu gildii, czy tam w portalu solo w zasadzie, bo w gildii to co tam straciłem? 5 milionów mu nie wbiłem, straszne rzeczy. Co mnie kosztuje jeden dzień straty? Nic. A co za to dostaje? Uśmiech dziecka. I ta uśmiech dziecka jest bezcenny. Natalko, to było dla ciebie. No niestety każdy dzień dziecka się kończy, także no wybacz mi. Będzie znowu Eye of the Tiger, czyli kocurek na zdjęciu. Mam nadzieję, że podobał ci się odcineczek, Natalko, a my teraz pędzimy do naszego magiera, bo tu już mamy wszystko zrobione, tak? Tak, możemy jeszcze sobie wbić 23 inty. Kupę pieniędzola zarobiliśmy, oj kupę. No i idziemy do naszego magiera. No u magiera ten plecak nie wygląda okazale, jak widać. No tutaj pan nie ma maski. Tu świeci swoimi ząbkami i swoją raną na czole. Bez maski, także możesz, Natalko, spokojnie oglądać. Jest kibel wrzucony, to idziemy pograć w kości. Natalko, tego się nie ucz, bo hazard jest niedobry. Hazard jest dla dorosłych. Jest niedobry. A rzut kością, widzisz, na tym polega hazard. Obstawiasz i nic nie wygrywasz, dlatego lepiej tam w ogóle nie iść. Nie interesować się tematem, widzisz, tak się kończy hazard. Nic nie wygrywasz, kompletnie. Tam jakiś ochłap ci rzucą, żebyś się pocieszyła chwilę i a tak to wysępią z ciebie wszystkie pieniądze.
Jakiś ochłap 2500 kryształów ci rzucą tak o, po prostu. Ale generalnie to nic. To nic nie wygrasz, nie ucz się, korzystają jakieś 5 klepsy, to już totalny ochłap. Totalny ochłap. Tu widzicie, mamy mniej pieniążka, ale też mamy sporo. 162 miliony to jest dość dużo. To jest dość dużo jak na jeden taki zwykły dzień. No gdyby Mac jeszcze dostał takie miliony jak Druid dostał, to byłoby to zupełnie inaczej. Ale nie dostał, ale nie dostał. Dwa rozmontowania zrobił, No dobra, ta klata nie jest warta rozmontowania. Jest 12 milionów, jest 2 miliony. No dobra, źle nie jest. Coś dostał, nie? Coś dostał. Pierścionek. Nie no. To kryształu. Niż 400 tysięcy. Trzy grzybki. O, jakaś dzida. No to fajnie, bo dzida pewnie... Oj, fajna dzida. Fajna dzida. Rękawice 4 PD. Oj, 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 oj. Trudne decyzje tutaj przed nami są. Oj, trudne. Bardzo trudne decyzje przed nami są. Kurczę. Kurczę, kurczę, Maćku, kurczę. Dobra, wyrzućmy tą broń za 2 miliony. Nie, 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 żeby nie było to za grzyby. Żeby nie było to za grzyby. O, i 14 milionów. No to fajny dzionek. I jeszcze dużo grzybków. Patrzcie, też pod 200 baniek prawie podeszliśmy. No, bardzo, bardzo udany dzień, jeśli chodzi o pieniądze. Bardzo udany dzień. O, jest 2500 potworów. Przekroczyliśmy 100 deca, stąd też się pojawiło to, co się pojawiło, to, co widzieliście, czyli rękawice na 4 PD. Zaraz będziemy tu analizować, co robimy z nimi. Rozmontowaliśmy 3 itemy i to jest wszystko, co możemy sobie dzisiaj pozwolić z tymi 3 itemami. Wiedźma chce pierścionki, których my już niestety nie posiadamy na sprzedaż, więc idziemy nakarmić nasze zwierzaczki. No, nakarmić nasze zwierzaczki było. Halo. Coś tu dużo tych petów do karmienia. Halo, karm tą pirodliszkę. No i dobra, i żółwior 195 i jedziemy ostatnią walkę petów. Ostatnia walka petów. Który jest ładny? O, kamolak. Kamolak jest ładny. Wykijadło to jest koksiu. Jego wykijadło zgnębiony jak ten. No dobra, tyrek 200 na tyrka 200. Hashtag belief. Mamy 1600 statystyk mniej. Pewnie chłopak wyciągnął te ziemniaczane pety, których ja nie wyciągnąłem, nie? Czyli zielone bździątki i coś tam jeszcze, nie? Było. Ale jakbyśmy walnęli teraz krytyka, to wygrywamy to. Easy. Easy. I haps. Nakarmione pięknie. Tu też żeśmy, zobaczcie, też 5, a nie, to jest wczoraj 8. Czyli tu jest ta jedna walka z wczoraj, czyli dzisiaj 4 zwycięstwa tutaj w pupilach. Bardzo dobry dzień jakiś dzisiaj się trafił tutaj w pupilowy na biedokątach. 5-0 u druida, 4-1 u maga. Naprawdę, naprawdę przyzwoity dzień. Nie wiem skąd to się bierze. Czyżby zaczynało przekładać się na nasze jedzenie to robienie 3 pasków już 2 czy 3 miesiące? Jest taka opcja, że teraz tych, którzy nie robią czy nie robili tych 3 pasków, zaczynamy podganiać, nie? I wychodzić przed nich. Jest taka opcja, bo tak jak patrzę, to dużo walk mamy takich, że my już mamy te poprzednie pety po 150, pod 150 więcej nawet, a walczymy cały czas na ludzi, którzy jeszcze jednej dwusetki nie mają, nie? Więc niby tu jedno karmionko z koła, jedno karmionko z misji, niby coś tam, ale ale wchodzi nam to, ale wchodzi nam to jakoś. Tu ktoś chyba wyleciał spode mnie, bo były 3 osoby pode mną i znowu mam presję życia. Ale mam nadzieję, że Elgerc, dopóki mam salkę 20, jestem aktywny i pupila będziemy trzymać. Potrzebny już 400? Nie. To będzie mnie trzymał tu. Ja go wyrzuciłem. Ja go wyrzuciłem. Ten z 46. Niewdzięczny Maciej. Nie, pisałem do niego. Przecież jest dowód na odcinku, że pisałem grzecznie, nie? I sam napisał, żeby go wyrzucić, bo nie ma czasu grać na 2 serwerach. No. Był dowód rzeczowy numer 1? Był. Za 10 godzin kopalnia 15. Najsu, Maćku, najsu. Podziemie. Da Silva Player, prosimy. Siup. I siup. I siup. I siup. I jeszcze raz siup.
Dobra. Podziemie zrobione, tu już dochodzimy do maksów, więc niedługo coś trzeba będzie z tymi duszami robić. No bo oczywiście nie podniesiemy powyżej 15 na razie kopalni. Nie można, nie? Nie można, bo najpierw trzeba ulepszyć najpierw wszystkie budynki, nie? Więc trzeba tu obskoczyć. Dobra, zobaczmy, jak w tych pupilach to nam dało. No, zbliżamy się do top 100 tutaj w pupilach. Bardzo, bardzo ładnie. Jeśli chodzi tutaj, no to jesteśmy jeszcze bliżej tego top 100. No to w ogóle już cudownie, nie? Że zbliżamy się do takich gości, którzy mają po 380 levele, nie? 400 level. No to naprawdę fajnie, że jesteśmy tak dość wysoko w tych pupilach, nie? Naprawdę mi się to podoba. Elgertz, no trochę wyżej. No trochę wyżej. Ale dojdziemy. Dojedziemy, chłopaków. Dojedziemy, spokojnie. No, portal solo. No i nic więcej, bo tutaj nie ma już portalu gildii, bo jest zrobiony. Czyli co, idziemy do portalu solo. Druid dzisiaj nam darował jeden dzień specjalnie dla Natalki. A Maguś nie musi zdejmować maski. Maguś się twarzy, nie wstydzi. Chodzi cały dzień bez maski, nie? No wreszcie jakiś krytyk. Ale... No widzicie, Maguś taki miał dzień w portalu, że jakby też się rozebrał i broń zdjął i maski założył, to tak samo by mu poszło, albo niewiele gorzej. Dobre jest to, że mamy te potki jeszcze kilka dni, więc no jakoś to będzie. No to niestety jest za grzyby. Także trzymamy na razie ten itemik rękawice 4PD, bo jest szansa, że odzyskamy kolejnego epika. I spróbujemy tu organizację zrobić naszego plecaka, bo nasza organizacja teraz wygląda tak, ulepszona jakoś, no, złoto mamy 17 i właśnie te rękawice 17, więc potrzebujemy znaleźć 16 złota gdzieś 16 złota założyć, wtedy wjeżdżamy z rękawicami na 4PD i możemy wjeżdżać z drugim itemem na ulepszoną jakość przedmiotu i wtedy będziemy mieli już przygotowanie na święta. Więc mam nadzieję, że do świąt uda nam się obydwa konta, mam nadzieję, że wszystkie trzy konta uda nam się przygotować na takie wieszaki, jakie chcemy do świąt i mam nadzieję, że to nam się uda. No, mam taką nadzieję. Bo będzie dużo wygodniej już mieć na wieszaku te cztery ulepszone jakości przedmiotu. Te O4 już na spokojnie się tylko przebierasz do legendarnego lochu, już tu nie trzymać w plecaku jakiejś kombinacji alpejskich, nie? 4 dni do Akademii 18, oj długo tu się będzie budować jeszcze, zanim plecak ruszymy, a tutaj doba do 19, więc jeszcze tylko 20 i bierzemy się za skarbiec, bo no puchnie to miejsce. No to miejsce nam się będzie zwalniać, ale to potrzebujemy jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no jeszcze tydzień potrzebujemy, i zleci nam sporo miejsca z plecaka i to jest fajne. Możemy nawet dzień wcześniej, bo to będzie 14 dni, a 5 potek to będzie 15 dni, więc w zasadzie za ile dni? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, za 8 dni. Okej, okay. Za 8 dni. Czyli jak dostanę jeszcze jedną potkę na intę, to mogę wszystkie potki na intę zrzucić z siebie. Bo i tak będą trwały tyle, ile potrzeba. No. Dobre to. To bardzo dobre to. U Maga mamy te poty, ale no, to jest jeszcze cały miesiąc czekania, żeby się nam zrobił ten kalendarz. Bo tak jak już wam mówiłem, Mag ma ten kalendarz w tej chwili i dopiero potem będzie miał ten. To taka jest kolejność kalendarzy i dopiero wtedy będziemy miał tutaj te dwie nieśmiertelki, dopiero wtedy, czyli za te 13 dni dopiero zobaczy ten nowy kalendarz, w którym dopiero za 10 ileś dni będzie mógł się pozbyć tych potionów i zrzucić je z siebie. To tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Sprawdźmy, czy wszystko. Wszystko. Jeszcze możemy sobie 19 inciki wbić. Czemu ja się przebrałem? Nie, portal tak biłem. Jestem święcie przekonany, że portal tak biłem. Nie wierzę w to, że biłem portal siekierką tym, że o tak szedłem na portal. Nie wierzę. Nie wmówicie mi tego. Nie wmówicie mi. I wbijamy 19 inty i to jest tyle, moi kochani. Trzymajcie się, jutro wbijamy levelek. Pa, pa.